No cóż, chyba humory muszą dopisywać po takiej końcówce. Wierzyliście na tą minutę przed końcem, że uda się wygrać? No bo w remis to myślę, że musieliście wierzyć, ale że uda się wygrać? To znaczy, gdybyśmy nie wierzyli, to myślę, że ten mecz już dawno by się zakończył. Także gdzieś tam z tyłu głowy na pewno wierzyliśmy, że można wywalczyć tu punkt. Wywalczyliśmy trzy, także jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Przerywamy tą złą pasę, która gdzieś tam za nami się ciągnęła i wracamy do Szczecina z kompletem punktów, co w obecnej sytuacji jest naprawdę dla nas najważniejsze, najistotniejsze. No właśnie, to spotkanie rozgrywane awansem. Nie mieliście problemu z kadrowiczami, ale byliście optymalnie tutaj przygotowani, nie było problemu, przyjechaliście trochę późno. To wszystko nie wpłynęło na to, że tak ciężko było w tym spotkaniu wejść na te właściwe tory? Tak, przyjechaliśmy z lekkim opóźnieniem, wpływ na to miały warunki po drodze, także dziś od początku nie weszliśmy w ten mecz. Przykładem tego były dwie szybko stracone bramki, ale z czasem gdzieś tam ta gra poprawiała się, stworzyliśmy sytuację, trochę za łatwo traciliśmy te bramki, ale no mówię, nie liczył się tutaj styl, tak jak w zeszłej rundzie gdzieś tam, gdzie przełamywaliśmy się po czterech kolejkach w Białymstoku, tak tutaj w Gdańsku liczyły się tylko trzy punkty i z trzema punktami wracamy, to jest najważniejsze. Gracie z wycofanym bramkarzem, rzeczywiście z bramkarzem. Daniel Szklarz chyba potwierdził dzisiaj, że jest to dobry wybór, żeby nie wprowadzać piątego zawodnika z pola, a żeby to on rozgrywał tą piłkę. W końcu jedna bramka na jego koncie. To znaczy tak, dzisiaj zastosowaliśmy taki wariant, ten wariant jak się okazał się jak najbardziej przydatny. Przykładem tego było no, odrobienie strat. Ćwiczymy różne ustawienia i z przewagą, gdzie wykorzystujemy Daniela i bez niego dzisiaj akurat w ten sposób. Może gdzieś tam nie było czasu, żeby wprowadzać zawodnika z pola. Także no mówię, to wszystko dziś nałożyło się na to zwycięstwo, ale mówię, no liczy się tylko to, że zdobyliśmy dzisiaj trzy punkty i to jest najważniejsze, naprawdę. Powtarzam to po raz drugi, ale tak naprawdę to się dla nas w tej chwili tylko liczy. Wojtek, no co powiedzieć po takim meczu? Już w kartuzach ta końcówka zabrała wam Puchar Polski. Dziś kolejny raz koniec meczu i AZS jest bez punktów, mimo iż przez cały mecz tak naprawdę to wykontrolowaliście to spotkanie. No tak, dzisiaj myślałem, że może błędów z naszej strony i takich własnych i takich głupich i bramki, które traciliśmy, to jakby to zobaczymy to na wideo, to myślę, że chłopaki będą za głowę się trzymać albo zakrywać oczy. Zresztą ja też i no cóż, trzeba będzie wyciągnąć z tego wnioski i nie załamywać rąk, bo tak naprawdę graliśmy niezłe spotkanie do pewnego momentu oczywiście, bo to nam się zdarzają takie przestoje. Pierwsza połowa trochę zaważyła, bo mieliśmy 2-0 spokojne, możliwość podwyższenia, a dajemy przeciwnikom karne i to się tak układa. A w drugiej no już trochę bardzo duża wymiana ciosów. Myślę, że to Pogoń zachowała chyba więcej siły i zimnej krwi w końcówce i tak naprawdę dlatego zasłużyła to na wygraną. Jeśli miałbyś jakieś pozytywy z tego meczu wyciągać, czy gra Jakuba Domżalskiego, który tak naprawdę w Ekstraklasie jest od niedawna, dziś bardzo skutecznie, bardzo dobrze z przodu? Tak, no w ogóle bym pochwalił wszystkich zawodników za zaangażowanie, za walkę, szczególnie wiadomo Kuba czy Piotrek nie są u nas długo, a tak naprawdę zrzuceni są na głęboką wodę i cieszę się, że im to wychodzi. Oczywiście są jakieś tam mankamenty i to też widać, które trzeba będzie poprawić i będziemy nad tym pracować. Wiadomo, mamy taki skład, że naprawdę niewielu zawodników teraz doświadczonych. Dzisiaj zabrakło trochę Tomka Poźniaka, żeby tą piłkę przytrzymać z przodu, szczególnie w tej końcówce. Bo nawet Maciej Urnowski tam sobie nie mógł poradzić, żeby chwilę ją dłużej przytrzymać i trochę nas odciążyć. I szybko oddawaliśmy inicjatywę, siły, wiadomo, Pogoń była na fali i że trafiała te rykoszety, kurczę, no i to tam wpadało, a nam nie chciało wpadać słupki, jakieś bramkarza interwencji. Mateusz, powiedz, pamiętasz ostatnie spotkanie, kiedy na cztery przedłużone rzuty karne trzy wpadają do siatki? Trenowaliście to jakoś w ostatnim czasie? Nie trenowaliśmy, nie przygotowaliśmy się do tego. Daniel gdzieś tam na treningach sobie strzela, jest jakby zawodnikiem wyznaczonym do wykonywania tych rzutów karnych. Co tu powiedzieć, no po to są tacy zawodnicy, żeby i takie sytuacje jak przedłużony rzut karny w futsalu, żeby je wykorzystywać. No faulowali zawodnicy drużyny Amgospodarzy, a my to skrzętnie wykorzystaliśmy i dzięki temu wywozimy tutaj z Gdańska bardzo, bardzo cenne, wymęczone, wypracowane trzy punkty. No właśnie, takie punkty chyba cieszą dużo bardziej niż prowadzenie od początku spotkania, kiedy nie ma tego zagrożenia. No to jest takie najpiękniejsze chyba w futsalu, to że na minutę przed końcem nie wiadomo tak naprawdę, kto wygra. Zdecydowanie, to właśnie pokazuje piękno tego sportu. Cóż tu żeby powiedzieć, no jest nas jak widać mało, mamy w sumie drużynę złożoną
z 4-5 podstawowych takich doświadczonych zawodników, reszta to są chłopaki, którzy gdzieś tam dopiero wchodzą, dopiero gdzieś po raz pierwszy w życiu, że tak powiem, wąchają tą ekstraklasę. No i bardzo się cieszę, że my tak jakby udźwignęliśmy ciężar tego spotkania, bo tak jak pan powiedział, to jest dla nas mecz o 6 punktów, że tak powiem, i tym bardziej cieszymy się, że wywozimy je z Gdańska. Właśnie, trzon zespołu niemal non-stop na boisku. Nie baliście się, że gdzieś pod koniec tych sił będzie brakowało? AZS zmieniał się regularnie czwórkami. U was tak naprawdę kilku zawodników grało, myślę, spokojnie 30-35 minut na parkiecie. Zdecydowanie. No, tak wygląda nasz cały sezon, szczerze mówiąc, i przygotowujemy się do tego w trakcie gdzieś tam tygodnia przed meczem. Trenujemy mocno, trenujemy głównie tak na beztlenie, że tak powiem, żeby później ten tlen w meczu był. Dlatego tym bardziej naprawdę chwała dla chłopaków, chwała dla całej drużyny, że gdzieś tam potrafimy przełamać te przeciwności losu w postaci naszej małej liczebności i wywozimy, tak jak już powiedziałem, chyba się powtarzam, naprawdę bardzo, bardzo cenne punkty. Kacper, tak naprawdę nie wiem, czy miałeś okazję już w tak dramatycznych okolicznościach przegrać mecz, grając tutaj w AZS-ie UG. Tak naprawdę na minutę przed końcem mieliście wszystko we własnych rękach. No na pewno jest to wyjątkowa sytuacja, rzadko tak się przegrywa. Choć ja miałem okazję ze Słomnikami, jak wygrywaliśmy 3-0, przegraliśmy 4-3, ale jest to na pewno wyjątkowa sytuacja i ciężko takie porażki się przyjmuje, bo tak naprawdę mamy jeszcze punkt cały czas w swoich rękach, 10 sekund do końca, ale gdzieś w naszych głowach chcemy te 3 punkty zdobyć i tracimy jeszcze bramkę i mamy 0 punktów, a każdy punkt jest cenny. No właśnie, każdy punkt jest cenny. Dzisiaj mogliście nawet przynajmniej na tydzień do rozegrania reszty kolejki wskoczyć gdzieś do szóstki. Tym bardziej chyba to boli, że w takich okolicznościach tych punktów nie udało się tu zdobyć. No na pewno miło by było wskoczyć do tej szóstki pierwszej, bo zapewniona nam od razu utrzymanie, o to tak naprawdę walczymy. Lecz trzeba walczyć dalej, no, nie poddawać się i tak walczyć dalej. Tak osobiście masz trochę tych minut w tym sezonie, zbierasz doświadczenie. Nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać po młodzieżowej kadrze. Dzisiaj też trener Żebrowski był na trybunach, obserwował. Myślisz, że to jest jakaś tam droga, że będziesz w tej kadrze młodzieżowej na stałe? Mam nadzieję, no cały czas staram się pracować, z meczu na mecz staram się grać coraz lepiej lub utrzymywać ten poziom. No, mam nadzieję, że trener będzie ciągle mnie brał pod uwagę i będę dostała kolejne powołania, na pewno jest to jeden z moich celów.